to jest świetne, że to się w ogóle udaje, nie? Bo naprawdę od właśnie Zuzy, od koncepcji albumu, od Bartka Walczuka, który zajmuje się jakby opieką, jeśli chodzi o kreację tej okładki, całej jakby komunikacji właśnie przez ekipy, które produkują na wideoklipy, czyli Bożeja Bara, bo to jest notabene brat Kamil, stąd jakby ta taka relacja, która pozwoliła nam współpracować przy tym i reżyserów tego wszystkiego. No nie, to po prostu jest jakaś taka jazda kosmiczna dla mnie i sytuacja taka naprawdę, którą będę wspominać całe życie pewnie. Ale wiesz, to jest niesamowite, że właśnie patrzy się na takie klipy, patrzy się na taką sesję zdjęciową, już nie wspominając, że słucha się muzyki, i ma się poczucie, że kurczę, da się. No, że się da, się. Tylko trzeba zacisnąć po prostu pięści, zęby i skupić się na tym, żeby przekalkulować to w taki odpowiedni sposób, że Michał Fox, producent tego albumu, on zawsze podkreśla jedno, bo to nie jest pierwsza płyta, którą z nim robię, znaczy w mniejszym wymiarze produkował, jakby przykładał rękę do popu i on zawsze mówi jedno, że ja się śmieję, że on się trochę starzeje, bo się powtarza co parę lat, ale on mówi, że w momencie, kiedy skończysz miksować album, zrobisz master, zrobisz okładkę i wsadzisz go w folię i postawisz na półce, to już nigdy w życiu tego nie poprawisz i to zawsze z tobą zostanie i to będzie sposób, w jaki ten album wygląda, brzmi i jest kojarzony i zawsze już kojarzony będzie. Nie da się do tego wrócić, można zrobić reedycję, jakiś remaster, a to już nie jest to samo, ale autorsko po prostu robi się ten album raz. I czyli jest takim perfekcjonistą, który będzie wałkował, powtarzał, słuchał, jeszcze, róbmy, żeby było jak najlepiej. Dokładnie tak i po prostu pracujmy. On mi wytłumaczył na mniej więcej na połowie, na takim w połowie drogi muzycznej tego albumu, kiedy siedzieliśmy gdzieś tam w listopadzie w studium i wytłumaczył mi, już musimy się do końca trzymać jednej rzeczy i nie odpuszczać, bo coś, co cechuje ten album dla mnie na ten moment, to jest jakość. I musimy po prostu dbać o to, żeby ta jakość została zachowana i Michał był od tego, żeby muzycznie to wszystko poprowadzić. Ja, mając tak dobrego gościa za kierownicą tego projektu, to mogłem sobie spokojnie odpuścić pilnowanie muzyki, tylko rzucanie jakiejś opinii i angażowanie się w momentach, w których rzeczywiście mogę, a skupić się właśnie na tym, żeby te klipy i cała ta reszta wyglądały tak, jak tego chcieliśmy i zawsze chcieliśmy. Ale wracając do muzyki, powroty, no właśnie, do czego tam wracasz? To jest taki album, którym ja po prostu poruszam jakieś takie tematy momentów i wydarzeń bardzo istotnych w moim życiu, takich, które rzeczywiście kształtowały nawet paręnaście lat wstecz to, kim teraz jestem i to, jak funkcjonuję i jak myślę i w jaki sposób postrzegam niektóre rzeczy. I chciałem na tym albumie tak bardzo osobiście podejść do wielu, wielu kwestii i wielu jakichś przeżyć, ale nie autobiograficznie. Tak zahaczyć o to, opisać to ludziom, ale z jakąś taką nutą uniwersalności, która pozwoli jakby przetłumaczyć sobie te moje wydarzenia na historię odbiorcy. Każdy zinterpretować po swojemu, żeby chciałbym, żeby tak było i po prostu na tym pracowałem. I te powroty to po pierwsze tematycznie jest to, po drugie jest to tytuł, na który wpadłem w momencie, kiedy zauważyłem, że wszystkie teksty piszę wracając z koncertów do domu, w takim konkretnym, rozjechanym stanie emocjonalnym i fizyczno-psychicznym, gdzie człowiek inaczej myśli i pozwala sobie na inne wnioski i trochę inne rzeczy do siebie dopuszcza. Ale później nie masz w głowie, żeby to zmienić, że jak mówisz, jesteś w pewnych emocjach po koncercie i piszesz, a później minie dzień, dwa, trzy, spojrzysz na ten tekst i stwierdzasz nie, albo stwierdzasz wow, wyszło nieźle. Ja w ogóle nie grzebię wstecznie. Jak już coś napiszę, to zostaje i to albo zostaje do momentu, w którym to nagram i uznam, że to jest kiepskie, albo zostaje i wchodzi na płytę. Niespecjalnie ingeruję w to, co jest napisane. Ktoś mi tam kiedyś zarzuca, że ja się odnoszę do Bukowskiego w paru miejscach, ale on kiedyś powiedział coś takiego, że jeżeli napisany tekst zaczyna być edytowany, znaczy, że można go równie dobrze wyrzucić. Coś, co jest napisane w chwili i w momencie, w jakimś uniesieniu, jest najbardziej autentyczne i powinno być tym takim efektem końcowym, a nie tylko i wyłącznie jakąś drogą do czegoś, co cenzurujemy i modyfikujemy. Dla mnie to jest bardzo fajne, jakieś takie reguły gry i trzeba się tych reguł trzymać, przynajmniej u mnie. I tak jest z tymi albumami, które nagrywam, szczególnie z tym, wracając z koncertu piszę coś, co ewentualnie mogę skończyć pisać po tym, jak znajdę jakąś wolną chwilę w domu, czy wracając z innego koncertu, bo tak czasem było, ale na pewno nie bawię się w przepisywanie tego, w wywalanie jakichś momentów, które moim zdaniem nie należy, których moim zdaniem nie należy jakby prezentować albo wyciągać na front, nie? Mówisz, że na tej płycie wracasz do ważnych wydarzeń w swoim życiu, a masz takie wydarzenie, do których
nie chcesz wracać, albo które zepchnąłeś gdzieś tam na margines pamięci, albo wręcz... No nie, no każdy ma takie i to są takie momenty, które po prostu gdzieś tam chowamy, bo ich mrok jest tak głęboki, że ogarnia nas w zbyt mocnym stopniu. Ale kiedyś na pewno o nich napiszę, bo zauważyłem, że ja sobie pozwalam na poruszanie takich bardzo osobistych problemów w momencie, kiedy uznam, że mam je pokonane i w momencie, kiedy uznaję, że rzeczywiście sobie z nimi poradziłem i mogę teraz o nich napisać i rozliczyć je do końca. Jeżeli o czymś jeszcze nie napisałem, co rzeczywiście gdzieś tam u mnie się pojawiło, wystąpiło i rzeczywiście powodowało mną w pewnym momencie, to znaczy, że jeszcze to w sobie mielę i jest to dla mnie bardzo, bardzo mocne, mocno jakby buzujące i powinienem jeszcze chwilę to przetrawić, zanim zacznę o tym pisać utwór. Co roku w zasadzie pojawia się, bo to jest twoja 8 solowa płyta, twoja produkcja i masz taką potrzebę dzielenia się z ludźmi sobą właśnie, że tyle tego masz w sobie, że udaje ci się, no bo są artyści, którzy, na których produkcję płyty musimy czekać 2, 3, 5, czasami dekadę. Ja miałem dużą przerwę tak czy siak jak na siebie, bo byłem raczej gościem, który potrafił wydawać płyty co rok, od 2007 czy 2009 roku, albo nawet dwierocznie mi się zdarzało w jakichś różnych projektach, ale takie albumy pełnoprawne, czyli z nowym autorskim materiałem, mamy 2020, a ostatni album wyszedł w 2017, poza koncertowymi z Andrzejem i jakimiś projektami specjalnymi, mniejszymi. To 3 lata na mnie to jest w ogóle jakiś rekord. Nie? Od debiutu tak nie było. To po prostu druga w kolejności przerwa po tej 3-letniej to ta od urodzenia do pierwszego albumu. Więc po prostu dla mnie to jest i tak... Ja generalnie lubię się tym, co mam w głowie, dzielić z ludźmi. Czy to w takiej, czy innej postaci. Lubię też przyjmować to, czym się chcą inni artyści, wykonawcy, literaci, muzycy dzielić ze mną, kiedy jestem jakby w punkcie odbiorcy. I ja po prostu to lubię, więc wydaje mi się, że nagrywanie po 3 latach albumu z 10 utworami, które są bardzo mocno przemyślane i nie są przypadkowo stworzone, i tylko po prostu proces cały twórczy doprowadził do tego, żeby to akurat było te 10 utworów. To jest moim zdaniem odpowiednia proporcja, bo nie jestem gościem, który czaska na akord, nie jestem gościem, którego wisząca premiera albumu rzeczywiście zmotywowałoby do tego, żeby go nagrać. Ja nawet przekładałem chyba premierę tego albumu z 2 czy 3 razy jakoś tak, nie ogłaszając tego specjalnie, tylko uznawałem, kurczę, nawet tej płyty jeszcze nie zacząłem robić. Niech to poczeka, niech to poleży. Potem przełożyliśmy to znowu i nagle mamy styczeń i jest. I to tak nagle zaczęło się dziać w takim tempie, że po prostu powstało. No właśnie, bo dzisiaj jest premiera, w ogóle nie powiedzieliśmy tego. Dzisiaj jest premiera płyty, żeby nie było wątpliwości. Ale znalazłam takie zdanie, powiedziałeś o sobie, jestem gościem, który bardzo dobrze potrafi mówić o sobie, ale nie do końca ma o sobie dobre zdanie. No, czy wciąż potwierdzasz? Ja zaczynam być panem cytatów ze mnie. Czasami takie, no wiesz, człowiek kurde. Się zastanawia, co on robił przed tym, zanim... Że powiedział coś takiego. Jak to było? Jeszcze raz? Zaczekaj, to jest fajne. Jestem gościem, który bardzo dobrze potrafi mówić o sobie, ale nie do końca ma o sobie dobre zdanie. Czyli gra pozorów. Nie, bo umiem opisywać to, jakim po prostu jestem krnąbrnym, po prostu błądzącym idiotą, więc a bardzo lubię o tym mówić, ale no niekoniecznie jest to dobre zdanie na własny temat. Nie, ja lubię jakby podkreślać w utworach to, że jestem gościem, który zawiera dużo błędów, bo udawanie, że się tych błędów nie zawiera, jest kłamstwem. Ja nie lubię kłamać ludziom generalnie. Uważam, że takie opisywanie swoich potyczek, takich ludzkich, jest po prostu przyjemne i pożyteczne, bo ludzie, którzy tego potem muszą słuchać, niestety, potrafią odnaleźć jakieś takie wspólne mianowniki w życiu tego gościa, który robi muzykę od 20 prawie lat i żyje koncertami. I czasami jestem jakiś, nie wiem, postrzegany jako ktoś, nie wiem, z wyjątkowo fajnym, ciekawym, kolorowym, niesamowitym muzycznym życiem, a opisując takie zwyczajne problemy, które mnie tam dotykają,
mam nadzieję, że trafią do ludzi w taki sposób ludzki i oni znajdują te same problemy u siebie, w takiej codzienności, która w ogóle nie jest związana z tym, czym ja się zajmuję i w ten sposób pokazuję, że na dobrą sprawę jesteśmy tacy sami, tylko w innym miejscu odbijamy kartę co rano. No. Ale to jest, myślę, absolutnie bardzo dobre myślenie, biorąc pod uwagę fakt, że często fanom artystów, aktorów, muzyków wydaje się, że żyjesz w takiej bańce, że jesteś oderwany od rzeczywistości, masz zupełnie inny świat, a okazuje się, że jesteś absolutnie taki jak każdy z tych ludzi, którzy ciebie słuchają, to prawda? To jest właśnie, mam nadzieję, najfajniejsze w tym wszystkim, że są takie osoby, którym się wydaje, że my po prostu wchodzimy do naszych dziwnych mieszkań, pomiędzy 6000 płyt winylowych, nie wiem, zapalamy w fotelu fajkę i siedzimy w szlafroku i patrzymy w sufit i piszemy w głowie następne albumy, utwory i książki, nie? Ale na dobrą sprawę, my jesteśmy ludźmi, którzy wychodzą z tego samego pociągu, idą do tego samego sklepu, kupują tą samą bułkę, wracają do domu i puszczają sobie tę samą stację, którą po prostu ludzie, którzy nas słuchają, oglądają w tym samym czasie w domu. Mm-hmm. Mają te same zdanie na ten sam temat i to samo ich irytuje. I to jest piękne. Tylko, tak jak mówię, w innym miejscu odbijamy kartę i co innego robimy, pełnimy inną rolę. I fajnie jest podkreślić, że mimo iż... Bo na dobrą sprawę, żyjemy w czasach, w których wszyscy z każdej strony starają się nas poróżnić. Tak. To podkreślenie jakiejś takiej wspólnej jazdy i kierunku, mimo tylu różnic, takich powierzchownych, jest moim zdaniem takim fajnym elementem, który spaja to wszystko. I ja wolę być gościem, który wpływa na to, że tworzymy jakąś taką mniejszą bądź większą, nieutopijną, ale jednak jedność, niż tym, który pokazuje, patrzcie, jak się różnimy, podkreślajmy to i przy najbliższej okazji powiedzmy to wszystkim. Mhm. Ja tego nie lubię. Chciałbyś powtórzyć sukces scenostąpienia? Co weekend? To było super. A, co weekend? Ale tak, co weekend na co Śląskim weekend? 40 tysięcy? Chciałbym. No nie, no to było fajne grać po prostu każdy koncert na 40 tysięcy i być Edem Sheeranem, ale wiem, że to się nie uda. O dziwo, mi się tak wydaje. Nie no, zaraz, no udało się raz, dlaczego ma się nie udać drugi? Uda się następny raz za jakiś czas, tylko trzeba zapracować na to, żeby to było znowu coś wyjątkowego, a nie robić powtórkę. Ja nie jestem zwolennikiem takich ślepych powtórek. Długo się zbierałem do tego, żeby zrobić projekt numer 2 z Nosprem i zaprosić do tego Andrzeja. Czekałem na tę taką decyzję wewnętrzną, czekałem, aż mi żona podpowie, żebym zrobił to z Andrzejem, bo jakoś sam na to nie umiałem wpaść przez dłuższy czas. I wydaje mi się, że jest to do zrobienia, tylko trzeba wymyślić, co tam na tym stadionie zagrać i tak naprawdę, żeby to było równie dobre muzycznie, bo cała reszta się obroni. Ludzie w nas wierzą, ludzie wierzą w to, że my robimy wyjątkowe rzeczy. Wiedzą, że ja przykładam ogromną uwagę do tego, jak gram muzykę na żywo, bo dla mnie to jest świętość, granie muzyki na żywo. I po prostu wiem, że ideologicznie, wizerunkowo to się obroni. Tylko chciałbym, żeby to też muzycznie na samym końcu projektowo było coś wyjątkowego, a nie drugi raz to samo. Bo najprościej byłoby dzień po stadionie ogłosić, że za 10, 12 miesięcy, 14 wracamy i czaskamy to jeszcze raz. Będzie Andrzej, będzie Jimek, będzie Nos, zagramy powtórkę, kupujcie bilety, ale to nie o to chodzi. Ja musiał zrobić coś nowego i znowu zagrać to w takiej skali. Kiedyś. Mm-hmm. Ale wolisz koncerty takie bardziej jednak intymne, małe, w małym gronie, czy właśnie taki stadion to jest to, że daje ci jakąś gigantyczną energię, jak już na tę scenę wyjdziesz? No nie, to nie... Czy nie ma tutaj... Ja jakichś takich specjalnie, nie wiem, wyskoków energetycznych na tym stadionie nie zaliczałem, bo a to też dobrze, bo nagle bym zaczął skakać i robić siebie kretyna. Do takich nie należy. Bliscy zawsze mówią, że im mniej się rusza na tej scenie, tym lepiej. Więc ja się bardzo cieszyłem i miałem naprawdę mega, mega frajdę z tego, że bawię się wspaniale na tak ogromnej scenie podczas tak ważnego koncertu i miałem frajdę z tego, że ludzie przede mną bawią się równie dobrze. Ale ja tak samo lubię grać w te małe koncerty w małych klubach, ciasnych, niskich, dla 300 osób, jak te dla 40 tysięcy. Jeden taki zagrałem, z nim wyliczyłem nogi, żeby nie było, że tutaj mi odwaliła jakaś palemka. Ale generalnie granie muzyki dla ludzi, nieważne w jakiej formie, jeśli chodzi o tą ilość przed tobą, jest po prostu świetną rzeczą i ja po to tą muzykę robię, żeby ją grać. Trasę koncertową jeszcze powiedzmy, ruszasz. Tak, ruszamy 2 lutego, zaczynamy w Krakowie, kończymy 28 marca w Katowicach. 2 miesiące, 16 miast, żona mnie zabije. Pozdrawiamy żonę. Córka zapomni, jak wyglądałeś. Mam nadzieję, że co to nie. Za pan? Wujek! Nie, tak nie róbmy. Tak nie róbmy. Nie, mam nadzieję, że... znaczy wiem, że będzie bardzo dużo ludzi na tej trasie, bo widzę, ile biletów się sprzedaje. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z tego, jak wymyśliliśmy trochę na nowo ten nasz materiał stary i poza tym, jak gramy nowy. No więc poza tym, mam nadzieję,
moi drodzy słuchacze, że spodobał wam się album, który dzisiaj oddaję w wasze ręce. Dokładnie. Powodzenia. Dzisiaj premiera, powroty Mimosz. Dzięki serdeczne. Dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.